marzenia i ambicje, jakie miałem, spełniły się w tej szkole. Tutaj przez to, że jest mało uczniów, znamy się wszyscy tak naprawdę. I to jest super, że tworzymy taką jedną wielką rodzinę. To jest sama przyjemność pracować w takiej szkole i z taką młodzieżą, która jest ambitna, życzliwa sobie, bardzo pracowita, ukierunkowana, wie czego chce. Ola, Paul, wyrzucaj to okrągłe, jest stale obecna, tak jak wyrzucamy to, że jest nieodłącznym składnikiem. Dziewczyny! Ta szkoła w ten sposób jest wyjątkowa, że ona łączy te dwie szkoły, właśnie szkołę popołudniową muzyczną i szkołę ogólnokształcącą, która jest zwykle przedpołudniowa. Dźwięk staje się coraz bardziej agresywny, to nie jest to, nie jest to. Zagraj go troszeczkę ciszej, a postaraj się, żeby on był bardziej głęboki. Przychodzą dzieci, wychodzą od nas właściwie już dorośli ludzie, którzy są po maturze i właściwie z punktu widzenia instrumentalnego to jest najważniejszy czas rozwoju. I nagle płaczą, że już jak ma dzieci, co to za nonsens. Chciałem chwytać już na kosę. Bardzo często pozostają w szkole po swoich zajęciach, jeszcze przesiadując w różnych miłych miejscach i rozmawiając, grając na instrumentach, na korytarzach, także lubią tu po prostu być. Jest miejsce na wszystkie gatunki muzyki właściwie. Jak kogoś kręci jazz, to się znajdzie, jak kogoś kręci blues, to też się znajdzie. Właściwie od jazzu do metalu, przez pop. Ja uwielbiam pracę z młodzieżą. Młodzież daje mi wiele energii, staram się im dawać wiele energii. Jest to wielka dla mnie satysfakcja i nie zamieniłbym na pewno na innych. Na początku musisz ten temat ukacać, jak to się mówi. Bez jakichś emocji specjalnych. Warto inwestować w młodzież, która ma swoje pasje, która potrafi je realizować.